Katarzyna Dowbor wróciła do TVP i tak przywitała Polaków. Słowa zapamiętamy na długo, ciężko powstrzymać emocje. Pogłoski o tym, że Katarzyna Dowbor zasili szeregi Pytania na Śniadanie, krążyły w mediach już od jakiegoś czasu. 26 stycznia władze stacji potwierdziły te informacje w oficjalnym komunikacie. W sobotni poranek dziennikarka wraz z partnerującym jej Filipem Antonowiczem powitali zebranych przed telewizorami widzów. Z pewnością na długo zapamiętają oni słowa, które skierowała do nich w tamtej chwili Katarzyna Dowbor. Bardziej emocjonującego przemówienia po latach nie mogliśmy sobie wyobrazić. Katarzyna Dowbor powróciła do Pytania na Śniadanie. Katarzyna Dowbor jest doskonale znaną i uwielbianą dziennikarką, która największą popularność zdobyła dzięki poprowadzeniu programu Nasz Nowy Dom. Jednak nie wszyscy fani zdają sobie sprawę, że swoją medialną karierę zaczynała ona w Polskim Radiu, a zaraz potem, Telewizji Polskiej. Dowbor spędziła na łamach stacji aż 3 dekady. Początkowo zajmowała się tworzeniem felietonów, które były emitowane w programie Pegas oraz realizowała filmy dokumentalne. Szybko okazało się, że sama świetnie radzi sobie przed kamerą, dzięki czemu zaczęła szybko piąć się po drabinach kariery, aż została prezenterką. Na łamach TVP prowadziła programy takie jak Alchemia Zdrowia i Urody, Apetyt na Zdrowie czy Pytanie na Śniadanie. 26 stycznia ogłoszono, że Katarzyna Dowbor powróci jako gospodyni śniadaniówki po ponad 10 latach przerwy. Fani dziennikarki nie posiadają się z radości, choć część internautów nie jest do niej przekonana ze względu na gruntowne zmiany, jakie zaczęły prowadzać władze TVP. Mimo wszystko trzeba przyznać, że widok dziennikarki na łamach rodzimej stacji budzi wiele emocji i jest ważnym wydarzeniem w świecie mediów. Jakimi słowami uwielbiana dziennikarka powitała swoją publiczność po latach? Nowi prowadzący w Pytaniu na Śniadanie, a wśród nich Katarzyna Dowbor. W ostatnich tygodniach do Pytania na Śniadanie dołączyli zupełnie nowi prowadzący. Joanna Górska, Robert Stockinger, Klaudia Carlos i Robert Elgendy nie mogli liczyć na zbyt ciepłe powitanie ze względu na liczne kontrowersje, jakie wśród widzów budzi zwolnienie całego składu dotychczasowych prowadzących śniadaniówki, w tym m.in. Małgorzaty Tomaszewskiej w zaawansowanej ciąży. Mimo to dziennikarze starają się, jak mogą, by tylko spełnić wysokie oczekiwania postawione im przez publiczność. 26 stycznia władze Pytania na Śniadanie ogłosiły, że do programu dołączy od soboty nowa para prowadzących. Okazuje się, że spełniły się nieoficjalne doniesienia mediów i do śniadaniówki powróciła po latach Katarzyna Dowbor wraz z partnerującym jej Filipem Antonowiczem, znanym z Radia SK, MT6, Czwórki czy Polskiego Radia. Parę prowadzących dzieli niemal 26 lat różnicy, więc widzowie nie ukrywali, że są ciekawi, jak nowy duet poradzi sobie przed kamerami. Podczas sobotniego wydania śniadaniówki okazało się jednak, że największe poruszenie wywołała krótka przemowa Katarzyny Dowbor, którą dziennikarka uraczyła publiczność w ramach powitania. Jakie słowa Katarzyna Dowbor skierowała do widzów zaraz po rozpoczęciu Pytania na Śniadanie? 27 stycznia 2024 roku Katarzyna Dowbor pojawiła się na łamach Pytania na Śniadanie po ponad 10 latach przerwy.
Dziennikarka jednak nie wypadła z wprawy i już od pierwszych sekund emisji uraczyła widzów serdecznym uśmiechem. Zaraz potem zabrała głos, by powitać licznie zgromadzoną przed telewizorami publiczność. Dzień dobry, już oficjalnie, zaczęła dziennikarka w imieniu swoim oraz Filipa Antonowicza. Zaraz potem prezenter dodał, że jego koleżanka jest osobą, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Katarzyna Dowbor zdradziła za to, że trochę się denerwuje. Nie tylko ze względu na swój powrót na antenę TVP po latach, ale również swojego partnera. Jest bardzo fajnym młodym człowiekiem. Będziemy się starali, żeby nas Państwo polubili i te parę godzin spędzą z nami, podsumowała Katarzyna Dowbor.